myślę, że to jest znak Boży. Jakiś palec Boży. To Pan Bóg, myślę, pobudza środowiska mężczyzn, żeby się gromadzili razem i w kontekście Bożym zwracali się do Niego i w oparciu o Niego odzyskiwali swoją tożsamość. To jest dla mnie niesłychanie cenne. Bardzo się z tego cieszę. Ja poznałem środowisko mężczyzn tego typu, właśnie mężczyzn konkretnie świętego Józefa, no już dobrych parę lat temu, kiedy zostałem posłany do Karwarii Żydowskiej, żeby w ramach patronatu gościa tam coś powiedzieć. Wtedy zobaczyłem mężczyzn spotykających się nie po to, żeby uciec od żony, albo żeby grać w ruletkę czy inne hazardy, tylko przeciwnie, żeby wrócić do domu i być lepszymi mężami. I wtedy zauważyłem, jak to działa. Na przykład tak, pomijając tą kwestię, że oni się świetnie modlili, bardzo mi się to podobało. No, to, co w liście do Tymoteusza Paweł mówi, że chce, żeby mężczyźni na każdym miejscu podnosili ręce czyste. To jak patrzyłem, jak oni się modlą, to mi ten cytat przychodził do głowy. Franciszek Kucharczak, dziennikarz Gościa Niedzielnego, a przede wszystkim mąż żonie i ojciec dwóch synów. Serdecznie zapraszam na spotkanie mężczyzn w krypcie Archikatedry Chrystusa Króla 12 stycznia o godzinie 9. To będzie spotkanie pod tytułem Duch Męstwa. Każdemu to jest potrzebne i wszystkich serdecznie zapraszam. Thank you.